Witam Was w kolejnym dniu. Nie wiem, jak ten dzień będzie wyglądał, dlatego że prawdopodobnie ja go dzisiaj tylko rozpocznę, bo dzisiaj muszę dokończyć drugi film, który już oglądaliście wczoraj, więc to będzie po prostu wstęp do kolejnego vloga. Więc witam się z Wami jeszcze piękną pogodą, bo od jutra u nas ma być załamanie. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, mamy mieć 19 stopni, jest godzina 7:20, w tym momencie mamy już koło 8 stopni. Totalnie bezchmurnie, chociaż idziemy bezwietrznie, więc pogoda jest po prostu cudowna. I tym sposobem my z Azji idziemy na bardzo długi spacer. O, lecą samoloty. Widzicie? Oj, zoom mi nie łapie. O matko, wstępny. Oj, coś mi się z zoomem dzieje. Chyba jakieś zawody u nas są, bo wiecie co, strasznie dużo tych samolotów. Dopiero też jeden wcześniej minęłam i tak dosyć nisko latał, ale to nie są wojskowe samoloty, więc bez obaw. Dobra. Wracając do pogody, dzisiaj mamy przepiękną pogodę. 18-19 stopni. Ja dzisiaj idę otwierać lodziarnię. A od jutra ma być 12 i deszcz. Sobota, niedziela, poniedziałek, czyli święta, ma być 8 stopni i deszczowo. Więc pogoda pod psem. Tak. Idziemy dookoła, więc zrobię jakieś 6000 kroków. Ale za to później jadę też do Netto za masłem, bo tylko w Netto u nas dzisiaj jest masło, więc muszę pojechać z samego rana jeszcze przed śniadaniem, bo obawiam się, że później nie dorwę już masła w promocji, bo dzisiaj w Netto są minus 20% na wszystkie masła. Mam nadzieję, że ta cena po obniżeniu będzie niższa od ceny regularnej w Biedronce, bo wiecie jak to jest. Także lecimy, a później lecę otwierać lodziarnię. Dzisiaj jeszcze ma Rafał przyjechać, wykończyć kuchnię już. Definitywnie, więc muszę mu jeszcze pojechać powiedzieć o tych łazienkach. Więc na budowę też jeszcze muszę skoczyć przed lodziarnią. Oj, mam dzisiaj trochę jeszcze rzeczy do zrobienia. No i wczoraj nie poprasowałam, za to poszłam do wanny. Nalałam sobie wody, nalałam sobie płynu z Bingo Spa do kąpieli. Zrobiłam sobie maseczkę, nałożyłam płatki pod oczy, maseczkę na twarz. Bo tak jak Wam mówiłam, denkujemy maseczki w tym miesiącu, wyzbywamy się zapasów. Ja miałam nie tworzyć kolejnego denka, żeby nie przenosić pudełka, tylko miałam Wam od razu pokazywać. No ale stwierdziłam, że za dużo osób lubi te denka, więc będzie denko. O, jedzie mój mąż. No więc kochani, zachęcam bardzo Was z rana do spacerku. Choćby to miało być 15-20 minut. Ale zobaczycie, że taki szybki marsz z rana to jest całkiem inna energia przez cały dzień. Dostaniecie takiego kopa, strzała po prostu na cały dzień, że Wam się będzie wszystko chciało chcieć. Widzimy się później. No i dobra kochani, ja już wróciłam, udało mi się ogarnąć. Kupiłam masło, nie było żadnych limitów, więc wzięłam 8 kostek, bo u mnie tego masła ostatnio sporo idzie. Więc udało mi się wszystko kupić tak jak chciałam. A teraz zbieram się za ogarnięcie kuchni i co? Pranie muszę pościągać. Nastawiłam pralkę, jeszcze ją wywieszę, pewnie zanim pójdę do lodziarni, bo za chwilę idę do lodziarni. I tak się dzień potoczy. Po lodziarni na pewno pojadę do Lublina oddać się spodnie Xaverego, a jeszcze muszę zajechać na tą budowę, żeby zobaczyć, czy tam Rafał wszystko wie co i jak. Posprawdzać wszystko finalnie i... No i co? I będziemy jakoś nagrywać film o tej kuchni chyba, nie? Bo już
bo już jest wszystko. Już dzisiaj miało być wszystko dopięte, więc zostały jeszcze tylko Rafałowi u nas na razie łazienki. Rafał myślę, że będzie u nas wszystko robił, bo szafę na przedpokoju też ma robić, ale to na razie się z nią wstrzymujemy, bo ona do przeprowadzki nam nie jest potrzebna. Powiesimy na razie haczyki, inwestujemy w coś innego. A wczoraj w ogóle, nie wiem czy Wam wspominałam, przyszedł też stół. Zdziwiłam się, bo miał być stół na 29 albo 30 kwietnia, a stół już mamy. Mamy stół, mamy materace, jest Nikoli łóżko, więc no już coraz więcej rzeczy wpływa do domu, tylko nie ma gdzie tego rozkładać, bo pokoje są jeszcze niepomalowane. No dobra, nie przyciągam, widzimy się później po lodziarni, może w lodziarni się odezwę, zobaczymy. Także na jeden dzień się otwieram i zobaczymy, jak to nam dzisiaj poleci ten dzień. Zobaczymy, w ogóle zajadę na budowę i zobaczę, jak mój pokój wygląda, czy poschodziły te plamy i tak dalej, jak to się wszystko pokryło, także później się widzimy jeszcze na budowie. Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu, dość szalonym dniu, dość niespodziewanym, płatającym figle, ale może od początku. Miałam się odezwać wczoraj z lodziarni, no miałam ruch, więc nie miałam się za bardzo jak odezwać. Później wróciłam do domu przed 17, no i stwierdziłam, że ogarnę szybciutko, wypiję kawę i jadę do Lublina oddać Ksawerego spodnie. No i zaczęły się poszukiwania, gdzie jest paragon. Wiedziałam, że go włożyłam do bocznej... O matko, co to było? U sąsiadów coś się dzieje. Że go włożyłam do bocznej kieszonki, no i się okazało, że tego paragonu tam nie ma. Więc zaczęłam sprzątanie torebki. Wiecie, schodzi trochę, nie? Ale paragonu nie znalazłam. Przejrzałam każdy papierek, każdą jakąś chusteczkę, nie chusteczkę, miejsce, które tam, ja za wiele rzeczy w tej torebce akurat nie miałam. No ale paragonu nie ma. Mówię, był i wiedziałam, że tam wkładałam, ale ja tam również wkładam kluczyki. Więc mówię, może jak wyciągałam kluczyki od samochodu, albo jak wyciągałam telefon, to się gdzieś przykleił i wypadł. No i co? Jedyną opcją było taką, żeby pojechać do sklepu, bo o ile zwrot mogłam zrobić w każdym sklepie, o tyle pomyślałam o duplikacie paragonu. Mogłam go odebrać tylko i wyłącznie w sklepie, w którym robiłam zakupy. No więc wpadłam na taki pomysł, że pojadę do sklepu i po prostu poproszę panią, ponieważ nie jest to na tyle kłopotliwe, nie byłoby to na tyle kłopotliwe, bo ja znałam datę 2 dni wcześniej, znałam mniej więcej godzinę i kwotę paragonu, więc wiecie, to było na tygodniu z rana, więc tam po prostu nie było za dużo ludzi, tak? I nie przeszliśmy przez weekend, żeby pani musiała się przez dużą ilość paragonów przekopać. Więc to już by było kwestia, że tak powiem, takiego człowieczeństwa, żeby człowiek był dla człowieka człowiekiem. I nie byłoby żadnego problemu. Oczywiście musi się komuś chcieć, bo zrobić tego człowiek nie musi. Może, ale nie musi. No i zajechałam jeszcze na budowę. No wkurzyłam się, bo chyba z pół godziny szukałam, bo mówię, no niemożliwe, żeby ten paragon był gdzieś indziej. Zajechałam jeszcze na budowę, bo Rafał skończył wczoraj kuchnię, więc stwierdziłam, że pojadę i zobaczę, bo mąż mi zaczął wysyłać filmiki. Mówię, przestań, zaraz przyjadę, to sobie zobaczę tą kuchnię. Także wpadłam, sprawdziłam, zobaczyłam i jak odchodziłam, tak sobie pomyślałam, że koło stołu przecież wyciągałam też z torebki coś przedwczoraj. Telefon i tak dalej, ja się patrzę, na podłodze leży, błyszczy pięknie mój paragon z 4F. No więc wzięłam ten paragon, ucałowałam, mówię, jadę, mam teraz z czym, więc jadę. No i pojechałam, powiem Wam, zajechałam do sklepu, ogarnęłam sklep, a w ogóle wczoraj mój Ksawery się pochorował. To są temperatury, nie wiem czy to mówiłam we wcześniejszym ujęciu, ale ogólnie miał temperaturę. Więc mówię, no ładnie, mówię, nie ma to jak na święta. I wróciłam wieczorem, już nie łaziłam nigdzie po galerii, bo wiedziałam, że Nikola już weszła, więc nie chciałam, żeby siedział sam. A wiecie, jak to na noc, ta temperatura różnie fika, a u niego to już jest tak w szczególności, bo u niego na przykład temperatury powyżej 38,5 to już się nie bardzo da zbić lekiem, to już trzeba włączyć antybiotyk i trzeba obserwować, bo leki nie za bardzo działają, delikatnie tylko obniżają stan, do stanu podgorączkowego. No ale w każdym razie, no już nie chodziłam po galeriach nigdzie, tylko wróciłam, oddałam te spodnie, wróciłam do domu i była godzina 20:30. Następnie wzięłam się za składanie vloga, no i czekałam na męża, żeby zrobić te dokumenty. Dokumentów nie zrobiliśmy, bo mój mąż do mnie zadzwonił, no i się okazało, że zgubił gdzieś portfel z dokumentami.
No to się zaczęło. A może tu, a może tam, a może siam, a może gdzieś tam. W międzyczasie się okazało, że nam w ogóle bus był chyba otwarty i do busa na działce wskoczył kot, bo jak mąż otworzył busa, to kot wyskoczył. Więc ja już pierwsze co obstawiałam, że może ktoś po prostu, była otwarta brama, ktoś po prostu zobaczył portfel i podleciał, chapnął i poleciał. No ale mówię, u nas na szczęście są kamery na działce, więc taka rzecz byłaby ustalona, ale pierwsze co mówię, jak ktoś by ukradł portfel albo by znalazł ten portfel gdziekolwiek, to na pewno użyłby już karty przynajmniej nie raz. Więc weszłam na konto, widzę, że nic się do 50 zł nie, wiecie, nie pojawiło, żadna płatność, żadne ubytki na koncie, więc wiedziałam, że ten portfel gdzieś leży, że na pewno nie został nigdzie na ulicy, że nie wypadł mężowi i tak dalej. Tylko on gdzieś po prostu leży w miarę bezpiecznym miejscu. No i te poszukiwania trwały, był jeszcze w międzyczasie mój mąż u mnie w lodziarni, przyjechał do domu, wziął klucze, pojechał do lodziarni, bo przywoził mi wczoraj też ekspres z naprawy. Więc też wczoraj jak byłam, a to zaraz wam do tego ekspresu wrócę, w każdym razie przywoził ekspres, mówi, może gdzieś miał w kieszonce, może mu gdzieś wypadło, no ale przeszukał, też nic nie było, wrócił do domu przed 23. Okazało się, że portfel jednak miał w plecaku, tylko tak mu się, wiecie, on ma taki plecak techniczny, w którym wozi laptopa i różne dokumenty i ten kalendarz i różne kable, kabelki, jak to w technicznych sprzętach, więc gdzieś ten portfel mu się po prostu spadł niżej i przygniotło się kabelkami z drugiej kieszonki i nie było go widać. Niby szukał, ale nie przyuważył. A stresu było co niemiara, bo jednak wiecie, zgubić portfel, osoba, która prowadzi działalność i zgubić portfel, zgubić karty, wiecie, konta da się zablokować po takim czasie i tak moim zdaniem powinien to zrobić na początku. Nie wszczynał paniki, bo z konta nie znikały pieniądze. Gdyby zaczęło coś uciekać, to automatycznie pewnie byłaby blokada tych kart. Ale wiecie, no, powyrabiać dokumenty przy firmie, wszystkie karty bankomatowe, jakieś dowody rejestracyjne, dowody osobiste, dowody prawo jazdy i tak dalej, no tam jest trochę to kłopotliwe, jak się zgubi taki dokument. U normalnego człowieka, takiego wiecie, zwykłego Kowalskiego, to jest problem. A co mówić, jak ktoś jeszcze prowadzi działalność i ma wiele różnych rzeczy, wiele ważnych informacji czasami w portfelach. Więc no na szczęście portfel się odnalazł. A wracając do lodziarni, miałam taką sytuację, że ostatnio mówiłam wam, że popsuł mi się ekspres i to było tak, że przyszła do mnie pani na kawę mocie, więc z czekoladą. I tak się stało, że po tej kawie włączył mi się wezwij serwis numer 2, później wezwij serwis numer 5. No i tak jak ja już później zobaczyłam, że mi się całkowicie zablokował pulpit, ja tą kawę wydałam, a była to pani, która do mnie bardzo często przychodzi na tą kawę i ona zawsze tą kawę bierze. Zawsze jak wraca do domu, to mówi, ja poproszę tą kawę, tą najlepszą. I ona sobie tak ją raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie zawsze przychodziła do mnie ta pani na kawę, z dziewczynkami przychodziła na lody z wnuczkami, a sama jak zachodziła czasami, to przyleciała i brała kawę. Mówi, jedną, a porządną raz na jakiś czas, mówi, zajdę do domu, to sobie wypiję, bo to nie to samo. I właśnie jak jej zrobiłam tą kawę, to ten ekspres później zaczął mi się blokować i tak dalej. I ja później już tak zbaraniałam, czy ja tą kawę... Miałam wrażenie, że jak już tą kawę mieszałam, bo ja zawsze tej pani już mieszam tą kawę, żeby tylko zamknąć i pani już, żeby mogła sobie pić. I jak ja tą kawę mieszałam, to po prostu miałam wrażenie, że coś jest nie tak z tą kawą. Ale mówię, no pierwszą robię w tym sezonie, może mi się wydaje. No i wczoraj jak ta pani do mnie przyszła, mąż przywiózł mi ten ekspres, wczoraj ta pani do mnie przyszła z dziewczynkami na lody, no i nic się nie odzywa na temat tej kawy, no więc pytam się. Mówię, wie pani co? Mówię, czy wszystko było w porządku ostatnio z tą kawą? Bo mówię, nie dość, że mówię, tknęła ją podwyżka, tą kawę, no to mówię, po tej kawie, mówię, popsuł mi się ekspres. I teraz nie wiem, czy wydał odpowiednią ilość czekolady, odpowiednią ilość mleka, bo u mnie ten system jest robiony jakby razy dwa. I mówię, no czy to wszystko po prostu, wszystkie etapy tej kawy przeszły, czy ona mi się w którymś momencie jednak zatrzymała i jakiegoś etapu nie zrobiła? Bo mówię, ja pani kawę wydałam, a dopiero jak pani odeszła, zobaczyłam, że było wezwij serwis numer 2, wezwij błąd numer 5, wezwij serwis. No i pani mówi, że nie, że kawa była taka jak zawsze, taka jak za każdym razem brała, idealna i że absolutnie jej kawa nie ma z tym nic wspólnego. Więc na całe szczęście gdzieś się coś przyblokowało, ale serwis już naprawił.
ekspres i już z powrotem mam kawę. Dobrze, że akurat nie było pogody i lodziarnia była zamknięta. No i tak się wczoraj ten dzień skończył właśnie, że na wieczór Ksaweryt dostał znów temperatury, więc już mu podałam podwójną porcję leków, bo tak mi kiedyś pani w szpitalu doradziła, że jeżeli u dziecka występuje temperatura, która jest ciężko do zbicia albo się zbija, ale nie zbija się całkowicie, tylko do stanu podgorączkowego, to przez pierwszą dobę można podać podwójną dawkę. Ale wiecie, musicie obserwować, jak wasze dzieci reagują na leki, więc to nie jest tak, że ja coś zalecam. Ja tak zrobiłam po prostu. Podałam silniejszą dawkę przeciwgorączkowego i dzisiaj rano Ksawery wstał bez temperatury, ale za to z takim kaszlem, że mówię wam, zdębiałam, jak go usłyszałam. Poszłam go, obudziłam o w pół do siódmej zmierzyć mu temperaturę. Mówię, śpi dalej. Mówię, nie miał temperatury. Gdzie z reguły z rana jest taka podwyższona. Ale on nie miał. No i za chwilę wyszedł. Ja się zaczęłam zbierać, żeby z Azji wyjść. Jak wyszedł z pokoju, jak zakaszlał. Mówię wam, ta chrypa po prostu... Padłam. Mówię, dobra, pies czeka, lecę do przychodni go zarejestrować, bo jest piątek, ja nie zostanę na 3 dni teraz. Sobota, niedziela i poniedziałek, mówię, bez lekarza, bez niczego, a średnio mi się chciało w święta jechać z nim do szpitala na SOR. No więc zaleciałam się do przychodni, no i w przychodni się okazało dziwo, że dzisiaj chyba niewiele osób chorowało, bo tak naprawdę dostałam się bez żadnego problemu, mogłam poprzebierać sobie we wszystkich lekarzach, dostępnych oczywiście, bo nie każdy był dostępny. Ale dostałam się i poszłam z Ksawerem na 9 rano, więc wróciłam z rejestracji, wzięłam Azji na spacer, wróciłam, zjadłam śniadanie, poszłam z Ksawerem do lekarza. Wróciliśmy, poszłam do apteki, okazało się, że antybiotyk, który dostał w razie W, bo na razie lekarz stwierdziła, że nie wie od czego jest temperatura, osłuchowo jest czysty, gardło ma blade, no ale mówi temperatura i kaszel skądś się pojawiło, kataru nie ma, nic go więcej nie boli, więc mówi, na razie mówi, działamy zapobiegawczo syropem, gdyby się dzisiaj, jutro czy pojutrze pojawiła znów wysoka temperatura albo pojawiłby się ból gardła, czyli że choroba zaczyna postępować, i nie reaguje na leki, które w tym momencie dostaje na syropy, to mówi, proszę włączyć antybiotyk. Dała mi pani doktor receptę. Poleciałam wykupić ten antybiotyk, okazało się, że antybiotyk nie jest w ogóle dostępny w żadnej z naszych aptek, ani w żadnej najbliższej, ani w żadnej w Lublinie. Mówi, być może w tych takich bardziej wiejskich aptekach, tych mniejszych, które nie należą do tego systemu, mówi, gdzieś pani znajdzie, ale musiałaby pani jeździć od okolicy do okolicy i w każdej aptece pytać, czy ten antybiotyk dostanie, bo nie ma go w hurtowni i nie ma go w żadnej zarejestrowanej aptece. Oni mają jakiś tam swój system, takiej łączności, żeby wskazać, w której aptece można dany lek kupić ewentualnie. I mówi, nie jestem w stanie go ściągnąć, bo go po prostu nie ma. No więc poleciałam z powrotem do przychodni. Na szczęście aptekę mamy w tym samym bloku. Poleciałam z powrotem do przychodni. No i pani doktor mi zmieniła na inny antybiotyk. Przyleciałam do apteki i okazało się, że tego antybiotyku również nie ma, ale pani powiedziała, że jest w stanie go ściągnąć na popołudnie, więc dzisiaj koło 15 muszę polecieć do przychodni, będzie już ten antybiotyk. I tak, no i wróciłam oczywiście, rozwiesiłam pranie, które rano nastawiłam, ściągnęłam to, które wisiało, nadal nie poprasowałam, więc wiecie ile ja dzisiaj mam, ja w pokoju mam dzisiaj taki totalny Saigon, mam już 6 pralek prasowania i 7 wywiesiłam. Na szczęście gości nie mam, więc jakoś się tak sprzątać za bardzo nie muszę pieklić. Nikola ma dzisiaj ogarnąć praktycznie to mieszkanie, bo ja dzisiaj spędzam dzień w kuchni. Zaraz się biorę za robienie wafli i za robienie cappuccino, ale to będzie jeszcze w tym filmie, tego nie będę nagrywała, bo to już jest. No i będę robiła też drugie ciasto, które opublikuję wam w sobotę na kanale. I będzie to zdublowane ciasto. Będzie znowu będzie ten vlog i będzie vlog z ciastem. I na tym się pewnie pożegnamy, bo pewnie kolejne ciasto zobaczycie już w Wielkanoc, bo nie zdążę, ale zawsze możecie je zrobić w innym terminie. Przepisy wam dałam, linki wam dałam, także dzisiaj też o godzinie 12 będzie to szybkie ciasto do zrobienia na bazie tego budyniu, który będziemy od razu robić z masą, żeby później, wiecie, nie bawić się w studzenie i tak dalej i dopiero rozrabianie tego masła z budyniami. Więc tak się mi dzisiaj dzień potoczył. No i jak skończyłam rozwieszać pranie, no to jeszcze trzeba było ogarnąć dokumenty, bo mąż musiał zawieźć do księgowego, więc ogarnęłam jeszcze dokumenty i słuchajcie, miałam robić ciasto od 8 rano, mamy 12:13. W międzyczasie jeszcze posprzątałam kuchnię, żeby, wiecie, móc tu nagrywać, żeby móc się gdzie rozstawić z tymi ciastami, więc blaty mam ogarnięte. Byłam odebrać paczkę, kawę zakupiłam.
i zakupiłam mojego ukochanego Monina, ale niestety przyszedł mi po raz kolejny orzechowy. Napisałam już do firmy, żeby mi go wysłali paczkomatem waniliowy, a ten orzechowy niech sobie odbiorą, bo ja go pić nie mam zamiaru. I wzięłam teraz, postawiłam na tą kawę, ona na Allegro kosztuje 51 zł. I ją sobie zakupiłam, bo ostatnio po prostu te słabsze kawy na mnie nie działają. No teraz mamy tak napięty, ciężki moment, że już potrzebuję jakiejś mocniejszej kawy, a ta jest dość mocna, bo ją kiedyś kupowałam, tylko że u nas w sklepach jest ona po prostu potwornie droga. Na obiad dzisiaj mam dla dzieciaków frytki, a dla nas są paszteciki i barszczyk czerwony. Więc takie mam na dzisiaj rozwiązanie, żebym się mogła skupić jak najbardziej na robieniu ciast. Więc dzisiaj będę wykonywała 3 ciasta. Robię teraz masę na wafle, bo ona musi wystygnąć. Więc przekładać będę wieczorem, robię sernik cappuccino i będę robiła właśnie te ciasto z tym budyniem. I też na początku zrobię budyń, tylko po to, bo on musi też wystygnąć, więc, a później to już tylko przekładanie, więc tak, będziecie mieć dzisiaj 2 vlogi. Ten, który oglądacie i następny. Miejmy nadzieję tylko, że wiecie, tak się zastanawiam i chyba ten antybiotyk dzisiaj jak wykupię, to go od razu podam. Nie będę czekała, czy to się rozwinie, czy nie, dlatego że Ksawery, nawet pani doktor stwierdziła, że bardzo dawno go nie było jako chorego, żeby dostał jakieś doraźne leki. Ja mówię, że no tak, nawet COVID-a przeszedł bezobjawowo. My wszyscy po prostu przyszliśmy go tak dosyć, a u niego w ogóle nie było. Mówię, badania miał zrobione, że go faktycznie przeszedł razem z nami. No i a właśnie, jeszcze kochani, to wam miałam powiedzieć, dostałam 2 kolejne karteczki. I kochana Ewa, już na ten adres bardzo cię proszę nie wysyłaj. Ja nie mam kontaktu z właścicielami tamtego mieszkania. Oni mi nie przerzucają korespondencji. Jeżeli cokolwiek, którakolwiek z was wysłała na tamten adres, to od razu wam mówię, że to do mnie nie trafiło, bo ja nie dostaję informacji od tamtego właściciela mieszkania, że są jakieś do mnie listy do odbioru, czy paczki, czy cokolwiek, więc jeżeli ktokolwiek cokolwiek wysłał od mojej przeprowadzki tutaj, to niestety nie dotarło to do mnie. To doszło tylko dlatego na stary adres, bo listonosz, który dostarcza tutaj mi pocztę, obsługuje również tamten blok i akurat tego dnia był po prostu, nie był na żadnym zwolnieniu i tak dalej, ale jeżeli jest ktoś w jego zastępstwie, ta paczka czy tam list do mnie absolutnie nie dojdzie, bo oni go tam zostawiają, a tamci właściciele się nie odzywają, że tak powiem. Więc no, ja też nie mogę wymagać, żeby, nie wiem, dzwonili do mnie za każdym razem i tak dalej. Więc na tamten adres bardzo was proszę nie wysyłajcie, bo jak my już się przeprowadzimy do domu, to w ogóle tam inna poczta, bo my w Łęcznej mamy 2 poczty takie, podzielona jest Łęczna na takie 2 poczty, na 2 regiony i ta poczta nie ma nic wspólnego z tamtą. Oni po prostu, tu są inni listonosze, tam inni, nie przekażą mi tych listów. Nikt nie będzie wiedział, że jak ktoś pisał mi na Bogdanowicza, to ma mi dostarczyć do mnie do domu. Tam listonosze między sobą się nie komunikują, bo są w 2 innych budynkach, w 2 częściach w ogóle innych, więc no, bardzo was proszę, nie wysyłajcie. Jeżeli najwyżej chcecie mi wysłać karteczkę, to po prostu piszcie o adres. Miałam założyć skrzynkę, ale w sumie nie wiem, tak się waham, bo no, jest to też dodatkowo płatne. Ta poczta, gdzie te skrzynki oni mają, jest mi totalnie nie po drodze, więc obstawiam, że może być tak, że po prostu ktoś mi wyśle kartkę, a ja ją 3 miesiące później dopiero zobaczę, więc nie bardzo liczę, ale otwieramy. Dziękuję wam dziewczyny bardzo, bardzo gorąco, bo po wczorajszym dniu, takim aktywnym jak się działo, jak ja jeszcze zobaczyłam, że są w skrzynce kartki, mi się zrobiło bardzo miło. Przepiękna karteczka i to jest karteczka od Ewy, także kochana, dziękuję ci bardzo. Ja tobie również życzę zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. Nie odsyłam kartek, bardzo was przepraszam, nie odsyłam na te święta, na Boże Narodzenie wam powysyłam karteczki, ale nie odsyłam teraz, nie mam po prostu kiedy iść na pocztę. U nas na poczcie są takie kolejki, że ja nie mam czasu po prostu stać w tych kolejkach. Za późno się obejrzałam i drugą karteczkę dostałam od Beaty. Od Beaty Duży. Ciebie też, kochana, gorąco pozdrawiam, jak oglądam twoje relacje po prostu z tych wszystkich wypraw, ty żeś całą Polskę w tym roku zjeździła. Aż mnie po prostu nosi, taka zazdrość, pozytywna oczywiście, ale mimo wszystko, bo ja sama się zrobiłam takim szwendaczem.
więc dużą frajdę mi to sprawia. I nie wiem, czy ty teraz przypadkiem jesteś w Zakopanem, czy nie, bo widziałam coś ostatnio na Facebooku i przepiękna z hiacyntami karteczka. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, ja ostatnio jak byłam w Kastoramie, jak jeździłam za umywalką, przeszłam koło tych hiacyntów i powiem wam, jak mnie ten zapach po prostu urzekł. Jak ja poczułam, jak... ja po prostu stałam z tym nosem, mówię, przepiękny, po prostu tymi hiacyntami to bym sobie całą chatę obstawiła. Więc chowam, dziewczyny kochane, odwdzięczę wam się karteczkami również na przyszłe święta, a teraz wybaczcie, naprawdę, no nie mam jak kompletnie, więc, ale już dzisiaj bym wam złożyła wszystkim życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. Teraz wam te życzenia złożę, bo nie wiem, czy na niedzielę vloga będziecie mieli, czy nie. Zobaczę, jak ja się jutro obrobię, ale życzenia wolę wam złożyć wcześniej, niż ich nie złożyć w ogóle. Więc życzę wam po prostu, żebyście te święta spędzili wszyscy w jak najbliższym gronie. Byli przede wszystkim zdrowi i szczęśliwi, abyście nie myśleli o pracy, nie patrzyli w ten telefon, nie oglądali absolutnie YouTube'a. Pamiętajcie, niedziela, poniedziałek, nie włączamy komputerów, nie odpalamy telefonów, nie zaglądamy na YouTube, no chyba, że rano podczas porannej pielęgnacji. Ale w okresie świątecznym cieszymy się rodziną, nie, wiecie, chodzi o ten czas spędzony razem, tak, włączcie sobie, nie wiem, wspólnie Netflixa, jak już wrócicie do domu, albo już goście od was wyjdą, jesteście w domu, albo po prostu święta spędzacie w domu, spędźcie ten czas razem, ale nie to, że wiecie o co chodzi, nie? Więc tego wam życzę na te święta, tej bliskości, tej rodziny, tego klimatu, smacznego jajka, mokrego dyngusa, chociaż ja go nie lubię, nienawidzę tego święta, po prostu mokrego dyngusa. Już teraz na szczęście nikt nie lata tak, wiecie, z wiadrami i tak dalej, bo po raz kolejny pogoda nam spłatała figle, ale no cóż. Dobra, wszystkiego dobrego wam życzę. I przechodzimy do robienia wafli, bo ja jeszcze dzisiaj mam poprasować. Resztę chyba dzisiaj zrobi Nikola. Ale ja jeszcze na pewno będę musiała poprasować, bo no tego jej nie oddam. I co? Robimy wafle. No i masa już na wafle się zagotowało wszystko, więc teraz muszę ją wystudzić i biorę się w międzyczasie za robienie sernika cappuccino. Tylko też się zorientowałam, że nie wyciągnęłam wcześniej margaryny, a ją przecież trzeba będzie chyba później zblendować. Teraz muszę poczytać. To teraz Nikola się rozłożyła z jedzonkiem. No właśnie. No więc już mnie to wstrzymało, bo mam margarynę uczyć z żółtkiem i z cukrem. No niby ona nie jest jakaś twarda, ale chyba muszę z godzinę odczekać. To nic. Może się wezmę za robienie budyniu do drugiego ciasta. Bo w sumie muszę i drugie ciasto nagrać, aby dzisiaj pogoda i tak lepsza nie będzie. Bo jest szaro, buro i ponure. Dzisiaj już zaczęło padać. Rano była przepiękna, fajna pogoda. Było mega słonecznie i bardzo ciepło, pomimo że było 8 stopni czy tam 7, ale było naprawdę bardzo fajnie. Było cieplutko, było bezwiecznie. Wręcz taka pogoda, wiecie, cisza przed burzą, nie? I co? No dobra, biorę się za robienie drugiego ciasta i będziemy tworzyć kolejny przepis, który zobaczycie dzisiaj o 12. Ja już, kochani, mam praktycznie jedno ciasto gotowe. Cappuccino już jest prawie całe. Do ciasta jednego tego, co wam nagrywam, co ma być dzisiaj też o 12, już jest zrobiona masa budyniowa, która prawdopodobnie już może wystygła. I mam zrobioną już połowicznie masę do wafli, ale lecę teraz nadać zwrot, bo przyszedł mi Monin, ale nie ten, co trzeba. Zamiast waniliowego wysłali mi orzechowy. Ale chociaż kawę dobrą wysłali, i więc idę zwrot zrobić do paczkomatu. Oni mają mi wysłać też właśnie waniliowy teraz. Tak się z nimi dogadałam i od razu lecę do apteki odebrać Ksawerego antybiotyk, bo już powinien być. Pogoda u nas pod psem znów zaczyna padać. Moja Azji dzisiaj o tak wygląda. Ona dzisiaj tak przez cały dzionek sobie leży. Przechodzi tylko z poduszki na poduszkę. Tak, Azji? No, nawet mi się oka nie chce otworzyć. Więc ja lecę i wracam z powrotem do nagrywania ciasta. Wydaje mi się, że dzisiaj sporo ogarnę, ale co wam chciałam na przykład jeszcze powiedzieć? Poczekajcie, siądę. Mąż mówi do mnie, słuchaj, mówi, drzwi będą we wtorek.
Więc mówi, mamy materace, mamy drzwi, mamy stół. Mówi, może by tak przenieść ten ekspres? Ja mówię, wygładzimy salon, pomalujemy i możemy się wprowadzać. Resztę będziemy robić w tak zwanym międzyczasie. Bo już też mają być gotowe łazienki. Jedna łazienka już jest praktycznie gotowa. Czekamy, aż Rafał zrobi półkę i będziemy montować umywalkę. Druga łazienka, chociaż chyba umywalkę można wcześniej, nie. Nasza łazienka jest już gotowa, no ale też czekamy na półkę, więc nie możemy zamontować umywalki. Zresztą jeszcze umywalka jest niekupiona do naszej łazienki, ale stwierdziłam, że kupimy taką samą jak do dzieci łazienki, bo mi się ta umywalka bardzo podoba. Na początku chciałam taką setkę, teraz stwierdziłam, że jednak setka jest mi niepotrzebna, będzie kupę mycia, bierzemy klasyczny rozmiar. Ta mi się bardzo podobała, no ale w każdym bądź razie... A, bo ja wam mówiłam, nie mówiłam, mówiłam wam, że kuchnia jest skończona. W każdym bądź razie po prostu będziemy już mieli wszystko. Czekaliśmy, czekamy jeszcze w sumie, nie, no tak, czekamy jeszcze na Ksawerego łóżko. Ono ma być dopiero kiedy? Za tydzień albo za dwa. No właśnie, więc ewentualnie Ksawery po prostu będzie spał na materacu, jeżeli nie przyjdzie do 30 kwietnia. Na materacu samym na podłodze, a w międzyczasie po prostu jak przyjdzie łóżko, to się mu wstawi. Także ja już jestem mega szczęśliwa, bo naprawdę wszystko schodzi, wszystko już pomalutku zjeżdża, zamówienia wszystkie wchodzą, więc wiecie, tylko u nas już nie ma gdzie tego stawiać, bo żaden pokój nie jest wykończony i nie ma gdzie tego stawiać. W sumie jakby mąż pomalował sufit u Ksawerego, to można by było... A, jeszcze te ściany są dwie. No tak. No dobra, będziemy się zastanawiać. Może ja mniej ciasta upiekę i jutro po prostu pojadę na budowę i będziemy dalej malować, oby przyspieszyć troszeczkę to wszystko. Chociaż to nie takie proste, bo jest dużo rzeczy nawet i właśnie... No pralni nie możemy skończyć, ale ją w sumie możemy robić nawet jak już będzie wszystko pomontowane, bo do niczego nam nie jest to pomieszczenie teraz jako tako potrzebne, już jakieś wypiętrzone. Dużo pomieszczeń będzie nieskończonych, jak będziemy się wprowadzać, ale bardzo dużo rzeczy już mamy też zrobionych. Ech, cieszę się. Dobra, lecę do paczkomatu i na... za szybko. I gdzie? Do apteki. Po leki. Widzimy się później. No i kochani, już chyba przyszłam się z wami pożegnać. Dzień mi zleciał, a widzę, że materiału jak zwykle się rozgadałam i dużo nagrałam. Zrobiłam sobie kawusię. Mamy godzinę, nie wiem, piątą? 19:00! O matko, ale mi czas zleciał. Już wam pokazuję, co zrobiłam. Więc zrobiłam raz, dwa, trzy, 4,5 opakowania wafli. Teraz muszą sobie poleżeć. Nie wiem, jak ja tego dokonam, żeby to do świąt przeleżało, bo mamy dzisiaj piątek. Już wam pokazuję, co dalej zrobiłam. Tutaj zrobiłam sernik cappuccino, a tu zrobiłam wysoko, wysoko, o takie ciacho, które dzisiaj będziecie mieli również o 12:00 przepis. Więc zaraz biorę jeszcze Azji na spacer, jeszcze pójdę do paczkomatu wysłać rzecz i co, ale chwilę muszę usiąść, bo jestem na nogach już od dawna. Jak byłam po antybiotyk Ksawerego, okazało się, że w aptece, w której miał być dzisiaj sprowadzony po 15:00, nie było go. No i pan mówi, że jest w jednej, pani powiedziała mi, że jest w jednej aptece, u nich go nie ma, nie wie dlaczego nie dojechał, ale jest w innej aptece włącznej na drugim osiedlu. A ze względu na to, że do tej apteki, do której ja poszłam, mam mniej więcej z tej apteki taką samą drogę na drugie osiedle, co i do swojego domu, no może do swojego domu ciut bliżej, ale do parkingu bardzo podobna droga, więc stwierdziłam, dobra, poszłam już stamtąd z buta, zrobiłam spory spacer, mam już dzisiaj zrobionych 12 tysięcy kroków, a jeszcze mnie czeka spacer z psem. No i przejście do paczkomatu, na szczęście paczkomat blisko. Więc ja się już na dzisiaj z wami żegnam. Wstaję jeszcze dzisiaj do deski do prasowania, bo wszystko wskazuje na to, że została mi tylko babka do zrobienia, którą zrobię jutro, ale jeszcze dzisiaj zrobię do niej galaretki, babkę zrobię jutro i jeszcze jutro pojadę z mężem na budowę. Po prostu może pogładziować. Także zobaczymy. Najpierw muszę przejrzeć ten przepis od Masia vlog, tak? To mi polecałyście. Od niej wezmę ten przepis. Dokładnie taki sam jest w gazecie przyślijprzepis.pl, przyślij przepis i na stronie przyślijprzepis.pl, bo moja mama go wynalazła też, ale no ja się będę sugerowała tym, jak ona go robi. Zaraz zobaczę.
jak to z tymi galaretkami krok po kroku, i bo obejrzałam tylko jak 3 galaretki zalewała i później wyłączyłam, stwierdziłam, że tylko spisałam sobie składniki i przejdę do robienia, ale zaraz obejrzę, zobaczę jaki on jest czasochłonny, jakie tam są etapy i jeżeli się zrobi galaretka, jutro to będzie tylko, wiecie, zalać żelatyną serki i powkładać galaretki, to jutro go z rana zrobię i pojadę jeszcze na budowę mężowi pomóc. Bo on się tam miał i drzwi poprawiać i różne rzeczy pokończyć, także od razu bym podogrywała kolejne filmy. No i może bym go skusiła na Q&A, żebyście mieli jednak coś w święta poglądać albo zaraz po świętach. O, właśnie. Zobaczymy, czy się da skusić. Dobra, to ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Odpocznijcie w te święta i jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrowych, rodzinnych i spokojnych świąt. Buziaczki, widzimy się po świętach.